Basiu, można powiedzieć, że powróciłaś na parkiet Tańca z Gwiazdami. Co prawda dzisiaj w nieco innej roli, ale czy wspomnienia wróciły, gdy się tu pojawiłaś? Chociaż to jest oczywiście inne studio, inni jurorzy, no ale jednak klimat podobny. Tak, klimat ten sam. No i mój partner, z którym tańczyłam, Jacek Jeszka, któremu dzisiaj najbardziej kibicuję, bo moje serce jednak wciąż jest właśnie przy nim, mimo że tutaj prawie wszystkich znam. Ale to są niesamowite emocje. Ja tu dzisiaj jestem jako reprezentacja programu Twoja twarz brzmi znajomo, o którym będziemy rozmawiać też przez chwilkę, ale cudownie jest tu być znowu i kibicować. Sama bym potańczyła, jak zobaczyłam, jak był opening, ten power, tę energię wśród tancerzy, to aż zatęskniłam za tym. Z tego co wiem, chyba nie można niestety brać dwa razy udziału w tym programie, ale być może będzie stworzony jakiś nowy format. Może kiedyś będzie tak jak w Twojej twarzy, że będzie taka finałowa, dodatkowa edycja, to może mi się jeszcze przytrafi, natomiast zawsze mogę się umówić prywatnie po prostu z Jackiem, żeby potańczyć trochę. Basia, my teraz możemy podziwiać Cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Za nami pierwszy odcinek, wyglądasz fenomenalnie, kwitniesz, zresztą nie tylko tam, ale także na co dzień. Czy to oznacza, że teraz jakby w Twoim życiu jest taki spokojniejszy, bardziej poukładany czas? To jest bardzo dobry dla mnie czas. Przede wszystkim czuję taką wewnętrzną równowagę. Właściwie nie tylko wewnętrzną, ale też taką zawodowo-prywatną. Mam naprawdę dużo pracy, ale jednocześnie mam też czas dla rodziny, dla moich dzieciaków cudownych. I jest wszystko dobrze. Basia, a ostatnio wiele osób było zaskoczonych tym, co pojawiło się na Twoim Instagramie. Mówię tutaj o tym, że no szczerze przyznałaś, że Zbigniew Ziobro jednak utrudniał Ci trochę niektóre sytuacje w Twoim życiu i w karierze. Znaczy utrudniał. To jest tak, że po wyborach już teraz, kiedy władza się zmieniła, to poprzednia władza jeszcze mogła cały czas, jeszcze będąc przy władzy, mogli zmieniać przeróżne ustawy, na przykład właśnie Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości jeszcze wtedy sam jakby sobie, czyli prokuratorowi generalnemu przyznał taką możliwość, że nawet jeżeli wyrok zapadł prawomocny dotyczący danej sprawy, to on jako prokurator generalny może złożyć skargę nadzwyczajną, która jest kierowana do Izby Nadzwyczajnej, którą stworzył PiS. I już po wyborach, właśnie mimo że moja sprawa zakończyła się w lutym i wyrok był prawomocny przyznany przez trzech sędziów, bo to było, bo ta druga instancja, co dla mnie to wszystko naprawdę i tak było, że co za wpis na Instagramie, być sądzonym w drugiej instancji przez trzech sędziów, którzy muszą orzekać o dziewczynie, która coś napisała na Instagramie, to dla mnie to po prostu, no, szkoda gadać. Natomiast no, pan Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do tego wyroku, w związku z czym tak jakby chciał na nowo rozpocząć proces, żeby mnie wsadzić najlepiej do więzienia. Także no, jak widzisz, pan Zbigniew Ziobro chce mnie wsadzić do więzienia, a ja natomiast życzę mu dużo zdrowia, bo wiem, że mu teraz tego potrzeba.